No dobra. Git jest git. Tak się nazywa to nasze dzisiejsze spotkanie. I taki jest temat, i taka jest gra słów, tak? Tak to wygląda, jak polonistka się zabiera do tłumaczenia gita. Trochę już pewnie o gicie wiecie, bo korzystacie z niego przy okazji kursu w C++. Ja tylko chciałam kilka takich kwestii bardzo już praktycznych, związanych z korzystaniem. Co to jest git? Git to jest system rozproszonej kontroli wersji, tak to się chyba nazywa, dosyć strasznie się to nazywa. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby kilka osób, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset, mogło pracować nad jednym projektem, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Czyli ludzie na całym świecie dzięki Gitowi mogą. Cześć Rafał, też się witam, bo jeszcze przyszedł. Dzięki temu ludzie mogą razem jakby współpracować na jednym jakby projekcie. O właśnie, bo na czym dokładnie to zaraz powiem. Do jakby posługiwania się GitHubem, takie najpopularniejsze narzędzie, to jest portal, który nazywa się GitHub i na którym, mam nadzieję, macie też już zrobione swoje konta i korzystacie z niego, właściwie pobierając i przepatrując materiały z kursu C++. Ok, na czym więc ten cały Git polega? Ja powiem tak, że mam tutaj cztery takie teoretyczne slajdy i to będą tylko cztery teoretyczne slajdy i później przejdziemy do bardzo konkretnych takich działań. Chciałam pokazać, jak ja korzystam z Gita i co ja w ogóle na przykład na nim robię. To tak, mamy coś takiego i to pokazuje generalnie założenie tego Git. Po pierwsze, jak mamy jakiś projekt, mamy jakiś projekt, mamy napisany kawałek kodu, jakiegoś tekstu, czy czegokolwiek, najpierw jakby, no to zależy od czego wychodzimy, czy kopiujemy, co już jest na internecie, czy stworzymy, no ale powiedzmy, że to się składa jakby z takich trzech najważniejszych części. Mamy sobie miejsce, na którym pracujemy, czyli taką, którą mamy gdzieś lokalnie, sobie na komputerze. Na niej sobie piszemy, na niej pracujemy, w niej sobie wszystko zmieniamy, dłubiemy, babrzemy i tak dalej, i dalej. Później jakby jest taki stan przejściowy bardzo, który właściwie to jest taki moment, kiedy chcemy tymi naszymi zmianami, bugrowami, naszymi pomysłami dotyczącymi tego, jak ten kod czy tekst powinien wyglądać, chcemy się z tym podzielić z kimś i jakby dodajemy to do takiego miejsca, powiedzmy, że to jest takie w zawieszeniu wtedy, a później komitujemy, czyli dodajemy już jakby do repozytorium, o, tak to się nazywa. Dodajemy to do repozytorium, a repozytorium to jest taki jakby katalog w katalogu, czy katalog na katalogu. Znaczy na tym, którym tutaj mamy jeszcze dodatkowo właśnie to, bo to jakby fizycznie nam się to nie pokaże jako osobne katalogi w komputerze, ale generalnie, no, powiedzmy, że to są dwa osobne katalogi. I teraz tak. Mam tutaj jeszcze taki jeden diagram, który może jeszcze trochę więcej rozjaśni. I to jest diagram, który pokazuje nie tylko te trzy stany, o których wcześniej mówiłam, ale też coś takiego jak zdalne repozytorium, czyli to repozytorium, które jest umieszczone na GitHubie. Tutaj mamy coś takiego. Working Directory, czyli tutaj mamy tę naszą kopię roboczą. Tę wersję, na której pracujemy, na której piszemy, na której się uczymy. I tutaj co możemy zrobić? Te wszystkie zmiany, które robimy tutaj, możemy
za pomocą takiego polecenia add, czyli możemy do tego stanu takiego przejściowego, o, tak, do tego stanu takiego jakby w zawieszeniu i później możemy je zakomitować, czy jakby połączyć z naszym lokalnym repozytorium, czyli tym folderem w folderze, może, czy katalogiem w katalogu. Będę pokazywać to na przykładach, bo myślę, że to stanie się też dosyć no, może ciut bardziej zrozumiałe. O. I teraz to, co możemy zrobić, jak mamy już tutaj sobie popracowaliśmy, dodaliśmy sobie te zmiany do naszego lokalnego repozytorium, nasze lokalne repozytorium wie, jak wygląda nasz kod, czy tekst. I to, co możemy zrobić, możemy wysłać te zmiany na repozytorium zdalne, czyli na to, co znajduje się na GitHubie. Możemy jakby ze swojego komputera, tutaj z tego miejsca, ze swojego komputera, ze swojego katalogu, z pliku, który my modyfikujemy, w ten sposób możemy sobie przejść tutaj do tego miejsca, czyli do katalogu, do jakiegoś pliku, który jest widoczny później w przeglądarce na GitHubie. Tymi strzałkami na razie nie będziemy się zajmować, bo jakbym zaczęła to tłumaczyć, to pewnie by to za bardzo zamieszało wszystko. Natomiast to jest w bardzo dużym uproszczeniu tak to wygląda. Co jest ważne w pracy z Gitem? W pracy z Gitem ważne jest i to generalnie powtarzają wszyscy moi znajomi programiści, że dla kultury projektu, o, tak się nazywa, ważne jest, żeby nie pracować na wersji tej takiej jakby podstawowej, nie pracować na takiej o głównej gałęzi, bo to się nazywają gałęzie generalnie, też żeby nie pracować na głównej gałęzi, tylko żeby każda jakby zmiana, którą chcemy wprowadzić, była wprowadzana na nowej, stworzonej przez nas gałęzi. No i wygląda to w ten sposób, to też bardzo fajnie, ja sobie wezmę może jakiś taki ładny kolor, o, jakiś tak mało mam tych kolorów, ale spróbuję jakoś tak, dobra. Mamy sobie tutaj jakiś nasz projekt, tutaj coś sobie popisaliśmy, o, może inaczej, może ktoś inny tutaj pisze, tak, mamy tutaj jakiś projekt, ktoś sobie coś tworzy, tutaj jest jakiś kawałek kodu, no i teraz my w tym miejscu przychodzimy, patrzymy, podoba nam się to, jesteśmy zainteresowani tym projektem, chcielibyśmy coś dodać, tutaj jest coś takiego jak nice feature, prawda, jakiś taki miły dodatek do tego kodu, jakiś taki, no kurczę, już straszne jest, ale feature to jest taki nieprzetłumaczalny. Ktoś mi może przetłumaczyć to na czacie, bo jakoś tak nie wiem, jak to przetłumaczyć. Nie wiem, dodatek, funkcjonalność, no coś w tym stylu. No więc my teraz nie klepiemy tego tutaj, że tak powiem, brzydko, chamsko na tej gałęzi głównej, wpieprzając się za przeproszeniem komuś w kod, tylko robimy sobie pięknie, tutaj, robimy sobie swoją własną gałązkę i tutaj sobie piszemy nasz kod. Tutaj sobie piszemy, tutaj sobie jeszcze coś dopisujemy, no i potem stwierdzamy, że kurczę, no, generalnie to właściwie cały ten projekt, ten, który jest tutaj, no lepiej by wyglądał i jakby byłby lepszy i pełniejszy i fajniejszy, gdyby zawierał te nasze zmiany, które sobie wprowadziliśmy na tej naszej gałęzi. Możemy wtedy po prostu spróbować jakby zapytać tej głównej gałęzi, czy ona chce przyjąć te zmiany. O. Dokładnie tak to się odbywa. Czy ta gałąź chce jakby przyjąć te zmiany, których tutaj dokonaliśmy w tych dwóch miejscach? No jeżeli tak, to się wszystko ładnie łączy i tutaj później jakby już ten połączony program, czy też jakiś tekst sobie istnieje. Tutaj jest pokazana też taka sytuacja, która mówi o tym, że zaczęliśmy sobie coś robić, tworzyliśmy sobie jakąś gałąź, a ktoś inny
patrząc na ten nasz feature, pomyślał sobie, no kurczę, super to jest i w ogóle mam inny pomysł na rozwijanie tego programu jeszcze i w ogóle sobie go tutaj będę jeszcze rozwijać na swojej własnej gałęzi i nie chcę się podpinać już do tego, bo to jest nawet fajniejsze w taki sposób, w jaki ja to robię. I to też może tak działać i ktoś sobie może pracować już zupełnie osobno na swojej gałęzi. Tak, tutaj wypisałam, jak to się najczęściej odbywa, co najczęściej robimy i w jaki sposób najczęściej pracuje się z Gitem, z GitHubem. Więc tak, co najczęściej robimy? Tworzymy sobie, jakby wchodzimy sobie na GitHuba, o, może taka historia. Wchodzimy sobie na GitHuba, widzimy sobie jakiś fajny, prosty projekt właśnie na C++, co tego moglibyśmy byśmy już coś dopisać, pobawić się nim, coś pokombinować. Więc tak, po pierwsze, albo możemy sobie go sforkować, zaraz też pokażę to wszystko, gdzie to się robi, albo możemy sobie go sklonować do siebie, czy też stworzyć gałąź, tak, sklonować do siebie, do lokalnego repozytorium, żeby sobie stworzyć taką kopię własną roboczą. O, feature, funkcja programu. Dziękuję bardzo, Rafał, dzięki. Więc klonujemy to do siebie, później dokonujemy tych naszych lokalnych zmian w tej naszej kopii, tak jak pokazywałam, dodajemy te zmiany do naszego repozytorium, komitujemy, tak, to też jest słowo, które nie do końca jest przetłumaczane, no, łączymy, dołączamy, o, jakoś tak, i wysyłamy zmiany do zdalnego repozytorium, jeżeli nie stworzyliśmy swojej własnej kopii, czyli fork, tylko na przykład pobraliśmy to, czy zostaliśmy dołączeni do jakiegoś repozytorium na GitHubie kogoś innego, to wtedy możemy właśnie, tak jak tu było pokazane, dokładnie ten moment tutaj ta czyli jakby powiedzenie, hej, to co napisałem jest fajne, może dołączysz to do twojego projektu, to jest właśnie ten pull request taki, czyli jakby prośba o zaciągnięcie tych zmian, których myśmy dokonali. Okej, na co jeszcze czekamy? Generalnie naprawdę to się robi zdecydowanie mniejsze, jak zaczyna się nad tym pracować. Przyznam, że mnie przerażał bardzo, jak raz się z nim zetknęłam i pierwszy raz, jak ktoś mi powiedział, że mam coś, nie wiem, coś zrobić na GitHubie i w ogóle powiedział mi, ale przecież ty masz dostęp do tego repozytorium i możesz to sama zmienić i w ogóle o co ci chodzi, że gdzie ty mnie tam męczysz o jakieś literówki na jakiejś stronie czy coś w tym stylu, jak przecież możesz sama to zrobić. No i się zaczęło. Więc generalnie teraz się zacznie. Ja w takim razie może zrobimy tak, że wyłączę kamerę, bo to będzie mniej takie rozpraszające. I chciałabym teraz podzielić się ekranem. Chciałabym się podzielić ekranem i mam nadzieję, że będzie to widać. Okej, chciałabym teraz Was zapytać, czy już widać mój ekran? Czy widać, czy zrobiła się taka webinaryjna incepcja? Widać, okej, dobra, dzięki. Od razu, jeżeli ktoś jest na Androidzie, to nie będzie widział tego niestety, ale mam nadzieję, że ale chyba nikogo nie ma na Androidzie oprócz mojej kamery, więc okej. Dobra. Zastanawiam się, od czego zacząć, ale może zaczniemy od GitHuba. To tak. Mamy tutaj GitHuba. Ja podglądam czat. Mam nadzieję, że go będę cały czas widzieć. Dobra. I chciałabym Was zapytać jeszcze, czy wszyscy macie konto na GitHubie, bo to też będzie dla mnie pomocne, jeżeli będę wiedziała, czy macie konto, czy nie. Jakbyście mogli napisać na czacie.
nic nie widzę. Ale może tutaj zobaczę. Ktoś pisze. Kasia pisze, że ma. OK. Oczywiście. Dobra. OK, to w takim razie słuchajcie, no ja założę, że macie konto na GitHubie. Zakładanie konta na GitHubie jest właściwie bardzo podobne do zakładania konta w każdym innym portalu, w którym się trzeba zalogować, podać jakieś swoje dane itd. itd. OK. Nie będę tłumaczyć też wszystkiego jakby po kolei, co tutaj się znajduje, bo też trochę już wiecie, dlatego że też korzystacie z tych materiałów z C++. Powiem tylko, wejdę sobie na jakieś dowolne repozytorium i powiem, jak to wygląda. Mam tutaj takie repozytorium, które się nazywa test. O, dobra. No i tutaj generalnie nie ma wiele w tym repozytorium. Jest tutaj jakiś taki krótki plik tekstowy, testowe zdanie numer 1, bla, bla, bla. OK, mogę sobie wrócić i popatrzeć, co tutaj mam. Tutaj mam właśnie fajnie pokazaną ilość commitów. Może dam sobie tutaj czat, żebym widziała i kontrolowała, czy coś się nie dzieje. Tutaj mam ilość commitów, czyli jakby tych dołączeń nowych części kodu. Tutaj mam gałęzie, jakie zostały stworzone w tym projekcie. Tutaj będzie tylko jedna gałąź, tak, i to jest gałąź, która się nazywa master. To jest gałąź, która po prostu tworzy się jakby sama automatycznie. Ach, tego, ok. Tutaj mamy releases, czyli jakby ukazania się, no źle to brzmi. Produkcje, o, jakie zostały zrobione, produkcje programów, jakie zostały zrobione na podstawie tego kodu. I tutaj mamy contributor, czyli kto w pisaniu tego kodu uczestniczy, czyli kto tutaj tworzy te commity, pull requesty i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy część rzeczy sobie wyklikać z poziomu GitHuba, ale na razie tego nie będziemy robić. I pokażę, co tutaj zrobić i będziemy się zajmować. Aha, jedna rzecz, o której już mogę powiedzieć, to jest tak, tutaj mamy jeden taki pasek zakładek, czy też funkcji, czy też informacji. Tutaj mamy drugi, ciut wyżej. I tutaj jest coś takiego bardzo pomocnego, fajnego, za czego też często pracuję w GitHubie. To są tak zwane issues, czyli no, sprawy, no nie wiem, rzeczy, jakieś no, zgłoszenia generalnie to są. Issues na GitHubie to są po prostu rzeczy, które nie działają. Albo które nie działają tak, jak powinny, albo te, które mogłyby być, to są jakby zgłoszenia, o, może tak, może nazwijmy sobie je zgłoszeniami. I na przykład, jeżeli sobie mam taki kod gdzieś tutaj testowy, patrzę na niego, ale nie mam czasu teraz napisać czegoś, albo nie umiem, albo nie wiem jak, albo faktycznie nie mam czasu, to mogę zgłosić tutaj issue. I wtedy new issue. I na przykład tytułuję go testowe zgłoszenie. I tutaj opisuję, jak co jest przedmiotem zgłoszenia. Że na przykład można napisać, że no cokolwiek właściwie, co przychodzi Wam na myśl, co albo nie działa w danej funkcjonalności, w danym programie, w danym kawałku kodu, albo co mogłoby ulepszyć go. Czyli na przykład napisać więcej tekstu. O, powiedzmy. No i tutaj mam zgłoszone submit new issue. No i mam tutaj już testowe zgłoszenie numer 1. Tu mi się od razu pokazuje jedyneczka przy tym, że powinnam napisać więcej tekstu przy tym projekcie, czy też w tym programie. I teraz
przechodzimy do najtrudniejszej pewnie części, czyli do menadżera, powiedzmy, GitHuba dla Windowsa. Też nie wiem, czy wszyscy posiadacie już ten menadżer, bo wiem, że część z Was korzystała nawet z takiego jakiegoś YouTube'owego przewodnika, który gdzieś tam w Amoku popełniłam. Natomiast też nie wiem, czy wszyscy. Jak moglibyście dać znać, to też byłoby ok. Ok, Jowita napisała, że ma. Dobra, słuchajcie, ja będę to pokazywać na tym menedżerze, bo część z Was faktycznie go posiada. Jego instalacja jest bajecznie prosta, ponieważ tylko wpisuje się GitHub Manager for Windows, chyba coś takiego, albo GitHub Client for Windows i właściwie też czasowo instaluje i nie powinno naprawdę być z tym problemu. Więc to na tym menedżerze. Jak się zainstaluje tego menedżera, to też jest ważne i zaraz powiem dlaczego. Ma się takie dwie ikonki. Pierwsza to jest GitHub, to jest kotoośmiornica. To jest ciekawe zagadnienie też, ale ok, jest GitHub, jest Git Shell. To jest ważne, że one są dwie, bo będziemy ich właściwie dwóch używać. No i włączamy sobie tego, naszego GitHuba cudownego i jakby tu pokazują nam się nasze repozytoria. Co ważne, tu się nam pokazują nasze repozytoria lokalne. Tak. Nie, tu się nam pokazują nasze repozytoria już, które mamy też na GitHubie. Tak, dokładnie, które mamy już wysłane zdalnie. Tak, chodzi o fioletowego kotka, dokładnie. Tutaj mamy nasze zdalne repozytoria, tutaj jest jakiś tutorial, on jest domyślny, nim się nie trzeba przejmować. I teraz ważne jest to, że jak w ogóle sobie to zainstalujemy, tego fioletowego kota, to w naszych dokumentach, w ogóle w bibliotekanty, mamy coś takiego jak GitHub. Ten folder nam się domyślnie stworzy. I ja tutaj mam już jakieś tam stworzone testowe repozytoria. Zaraz będę pokazywać, jak to wszystko się robi. Natomiast nie musimy się przejmować tym, że gdzie tu mamy tworzyć ten GitHub, jak coś tam tego, bo to wszystko przy instalacji, on nas zapyta o te sprawy i to automatycznie się spokojnie wyklikuje. No okej, okay, więc wracamy sobie tutaj. No i jak to wszystko działa? Mamy sobie tutaj ten test. O, przejdźmy na to. Mamy sobie ten test. To jest dokładnie to testowe repozytorium założone na potrzeby tego webinarium, które pokazywałam. I dokładnie tutaj możemy sobie popatrzeć, bo na historię jakby tego, co się działo z tym projektem. Wygląda to tak, że mam tutaj o history. Tutaj u góry strony i widać tutaj, jakie komity były tworzone. Tutaj najpierw, jak się tworzy projekt, to tutaj od razu się pokazuje git attributes i git ignore files, czyli że na przykład jeżeli tworzymy w C++, to on nam nie wrzuca już do repozytorium też skompilowanych plików, tylko same pliki źródłowe. Po to jest ten git ignore. Tutaj mamy commit, czyli taki pierwszy, w którym tworzy się repozytorium i testowy commit. Jak wpisać projekt do klienta Windows? Zaraz będziemy o tym mówić. I zaraz będziemy to robić. Ok, to w takim razie, bo chciałam zrobić coś takiego, żeby na tym repozytorium już coś pokazać, ale może sensowne będzie, żeby tworzyć nowe repozytorium i coś tam. Ok, to w takim razie, jeżeli macie otwarty tego klienta, to tutaj w
w lewym górnym rogu jest taki plusik. Jest Create Clone or a Local Repository. Czyli utwórz albo dodaj lokalne repozytorium. Klikamy sobie na ten plusik i faktycznie mamy tutaj takie trzy zakładki. Add, czyli dodaj. I tutaj, Jowita, jeżeli masz jakiś projekt, który jest już repozytorium, no to możesz go tutaj wpisać. Ale ja polecam taką ścieżkę, żeby to robić w ten sposób. Albo przez Create, czyli tworzymy repozytorium i wtedy mamy pewność, że to jest repozytorium, że ono się tutaj znajduje w tym naszym jakby zbiorze wszystkich repozytoriów i mamy to wszystko w jednym miejscu i mamy te gitignore, tutaj sobie ustawiamy, czyli w jakim języku piszemy i tak dalej, i tak dalej. Albo clone. Clone służy do tego, dobra, clone będę pokazywać później, a teraz zajmiemy się tym create. Powiedzmy, że mamy gdzieś już na naszym dysku zrobione jakieś projekty C++owo, bo pewnie tak już macie, pewnie tak coś w tym stylu już jakby zrobiliście. I teraz tak, zróbmy sobie repozytorium. U mnie to repozytorium będzie się nazywać Zagadki. Zagadki, ok. Wpisuję sobie zagadki, mam tutaj ścieżkę, od razu widać, jak ona się będzie nazywać. I teraz daję sobie Create Repository. No i widzimy, że on faktycznie nam dał już tutaj z takim jakimś śmiesznym znaczkiem, ale ok. Znał nam już jakieś git attribute, git ignore files i tak dalej. To repozytorium jest już utworzone. O, zobaczcie, że ono jest tutaj z tej strony z komputerkiem, a nie jest tutaj w GitHubie, czyli nie jest jeszcze zdalnie wysłane. I nawet do końca nie jest stworzone, bo jeszcze nie było żadnego commita, ale o tym za chwilę. No i uwaga, teraz mamy to, proszę, o, weszłam sobie w folder, w dokumenty i te zagadki tutaj już są i tutaj są tylko git attributes i git ignore. I powiedzmy, że teraz mam gdzieś indziej tam właśnie utworzony jakiś projekt C++owy i chcę, żeby on był repozytorium, żeby on był po prostu tutaj jakby w repozytorium, żebym mogła wysłać go na GitHuba i później na nim pracować też jakby w ten sposób. To robię to tak, że mogę sobie teraz, gdziekolwiek mam ten projekt, mogę go sobie po prostu przenieść do tego folderu. Do tego jakby jest jednocześnie folderem fizycznie w takim sensie, jak normalnie w komputerach foldery, ale jest też repozytorium gitowym. I teraz tak, kopiuję sobie w takim razie plik zagadki, kopiuję go i wklejam sobie go, proszę najmocniej, tutaj, do tego GitHub zagadki, proszę bardzo. I teraz, co się stanie? Włączam sobie z powrotem tego klienta i widzę, że tutaj w changes, czyli tutaj, gdzie pokazują się zmiany dokonane w mojej lokalnej tej kopii, w mojej tej po prostu roboczej kopii, pokazuje mi się kropka, że mam tutaj jakieś changes. I widzę, że mam tutaj zagadki txt, aha, bo dopisałam niepotrzebnie rozszerzenie, ale okej, okay, mam zagadki, plik tekstowy taki. I teraz co ja muszę zrobić? To jest właśnie podstępne tutaj w tym kliencie, ale generalnie jak raz się to zrobi, to potem już jest okej. Okay. Robię sobie coś takiego, że tutaj u dołu strony mam coś takiego jak summary i description. I to jest dokładnie jakby miejsce, w którym tworzę commita, czyli dołączam ten plik do repozytorium, które sobie stworzyłam. Summary, pierwszy commit zazwyczaj się nazywa initial commit, czyli taki inicjujący, rozpoczynający commit, ale można sobie go też, nie wiem, nazwać, no jakkolwiek. To znaczy, powiem tak, nie pracowałam jeszcze na tylu projektach, żeby czuć się swobodnie w nazewnictwie commitów, pull requestów, issuesów i tak dalej. I powiem szczerze, że też uczę się tego dopiero. Natomiast wiem, że dobrze jest widziane, żeby to wszystko nazywać po angielsku. No chociaż na potrzeby kursu i nauki to różnie wygląda. Ja sobie wpiszę tutaj
Initial commit. OK. Tutaj można go opisać, jakby co ten commit robi. No, powinno się coś tam pisać, natomiast też nie zawsze jest na to czas. I robię teraz, i tutaj właśnie, jak tutaj nic nie ma, może to jeszcze raz pokażę. Jak tutaj nie ma, to tu właściwie nie da się nic zrobić. Człowiek patrzy, nie ma nic. Ale jak tu się coś wpisze, to tutaj pokazuje się coś takiego commit to master. Czyli teraz mogę ten plik, czyli zagadki, dołączyć do tej mojej głównej gałęzi, repozytorium master, tej jakby no, właściwej. Czyli robię sobie commit to master. No local change. Wszystkie zmiany jakby zostały zapisane. Jak się teraz odnaleźć, skąd wiedzieć, gdzie ja jestem, co się stało i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi? Tutaj w tym pasku master to jest jakby pasek danego projektu, co tu się działo. Tutaj te kropki oznaczają jakby akcje, które się dokonały. Tutaj ta akcja to jest stworzenie tego repozytorium. Ta druga kropka to jest ten initial commit. To jest w ogóle i tutaj teraz widzimy, że przeszło nam to na historię. Tutaj widzimy te wszystkie rzeczy, które nam się podziały. I widać cały ten plik. To w ogóle nie chcę o tym rozmawiać, bo to jest po prostu jakieś kodowanie, które się nie zgadza i to jest Windows, ale nie będę dalej na ten temat. No ale okej. Jest dobrze, bo mamy już plik w repozytorium. Mamy już nasz projekt jakby w repozytorium. I teraz, żeby wysłać to wszystko na GitHuba, to po prostu tutaj jest taki guzik, który się nazywa Publish. I tutaj jak się najedzie na ten guzik, to też jest warto w tym kliencie jakby czytać, co się pokazuje, jak się najeżdża na guziki. Tutaj mamy Publish Master to the Remote. I klikamy sobie Publish. I teraz mamy tutaj zaznaczone na jakim portalu, bo tu można na GitHubie albo na Enterprise. Nigdy nie korzystałam z Enterprise, nie mam tam konta, więc nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat. Natomiast tutaj GitHub, dajemy sobie nazwę tego naszego zdalnego repozytorium, opis możemy dać. I możemy, jeżeli mamy kilka jakby organizacji, do których należymy, możemy sobie też wybrać, gdzie to umieścić, na jakim koncie. Ja sobie to umieszczę na moim prywatnym koncie. O, tutaj już zjadę tym. I daję publish zagadki. Kręci się nam kręci. Pokręciło się. O, i proszę zauważcie, że zagadki teraz przesunęły nam się tutaj. Nie są już takim komputerkiem tutaj, gdzieś jakimś innym komputerkiem niewiadomym, lokalnym, tylko są repozytorium tutaj, w tej jakby takim książeczką z zakładeczką, tutaj na GitHubie. I teraz piękna i cudowna rzecz, jaką sobie możemy zrobić, to wejść sobie na przeglądarkę i wejść sobie w nasze konto, tam gdzie sobie to dodawaliśmy. I możemy z cudowną satysfakcją, uśmiechem na ustach i pełnym zadowoleniem zobaczyć, że to repozytorium nam się tutaj dodało. I mamy tutaj te zagadki i możemy sobie na nie kliknąć i możemy sobie widzieć te wszystkie pliki, które mamy też lokalnie. Porównanie, szybkie porównanie. Mamy git attributes, git ignore, zagadki. Wchodzimy sobie na GitHuba, mamy git attributes, git ignore i zagadki. I jeszcze sprawdzamy sobie teraz, co mamy w zagadkach. Okej, tutaj mamy zagadki faktyczne, bo to jest takie do ćwiczeń, to będzie zadanie domowe w ogóle. Na razie jeszcze nie mówię jakie, ale będzie. Oczywiście dla chętnych, żeby nie było. Wchodzimy sobie teraz na GitHuba, mamy zagadki. O! Proszę bardzo. I mamy dokładnie to samo. Tak działa dokładnie jakby wysyłanie swoich projektów do
repozytorium zdalnego na GitHubie. I to jest jakby jedna część tego, co można robić i jak to można robić. Druga część, jakby, bo zanim pokażę, jak się poruszać między tymi dwoma przestrzeniami, czyli zdalnego repozytorium i naszej lokalnej kopii, to chciałam jeszcze pokazać, jakby, jak to wygląda w drugą stronę, bo to jest bardzo szybka akcja, że tak powiem. To jest akcja taka, że klikamy sobie, jeżeli na przykład jesteśmy w jakiejś, jakby, w jakiejś organizacji, albo ktoś nas dodał do jakiegoś repozytorium, albo znaleźliśmy sobie jakiś fajny projekt i zrobiliśmy sobie kopię, to możemy go sobie też tutaj sklonować. Może ja też to pokażę na jakimś konkretnym przykładzie, że wchodzę sobie na mój profil, wchodzę sobie na mistrz kodowania. I mam tutaj coś może niewielkiego, albo może C++. Mam tutaj, weszłam sobie w materiały z C++. Robię sobie tutaj forka, czyli przepisuję, jak robię kopię całego tego projektu. To jest jakby kopia poważniejsza, no nie wiem, jakby to powiedzieć. To jest kopia bardziej w takim sensie, jak normalnie wiemy, że rozumiemy kopię niż gałąź. Jowita pytała, czy ważne jest, jakie rozszerzenie ma plik. Powiem tak, że tak, to jest oczywiście, że to jest ważne, dlatego że no, plik TXT to jest plik tekstowy, natomiast jak piszecie programy w C++, to wasze pliki mają rozszerzenie CPP. Tych rozszerzeń. Natomiast jeżeli sobie przerzucacie to właśnie już potem na GitHuba, to na GitHubie zawsze się to gdzieś pokaże to rozszerzenie, czy jest, czy go nie ma, czy jest dobre, czy jest złe, można to potem korygować. Natomiast oczywiście w programowaniu to, jakie rozszerzenie ma plik, jest w zasadzie kluczowe, dlatego że zgodnie z rozszerzeniem, potem jakby kompilator widzi ten plik. Pliki, w których piszemy w Javie, zapisują się z rozszerzeniem Java. Pliki, w których piszemy, projekty, w których piszemy w Pythonie, pliki źródłowe zapisują się ty, więc tak, ma to. Okej, dobra, bo rozumie się strasznie. A mówiliśmy. Forkach, tak. Więc robimy sobie tutaj fork. Robimy sobie tutaj fork. I właśnie, też fajne, że to nam się tutaj pokazało, że fork, jak się najedzie, to się wyświetla fork your own copy of mistrzowie kodowania C++ materials to your account. Czyli jakby przypisuję do mojego konta to całe repozytorium. Ja to teraz zrobię. Oczywiście mnie tu się jeszcze zapyta, gdzie to chcę zrobić, ale ja sobie to zrobię tutaj. O, i widać, że już ścieżka jest nie mistrzowie kodowania C++ Materials, tylko Karden C++ Materials. I teraz, co fajnego się może z tym podziać? No i teraz ja sobie to tutaj mam już na swoim koncie. Zrobiłam sobie swoją kopię swojego forka. I teraz chcę sobie to skopiować na swój własny komputer. Więc robię sobie tutaj plusik, daję sobie tutaj add, nie, przepraszam, clone, tak, oczywiście, i widać, że mam tutaj C++ materiał. To jest jeszcze fajne, że od razu widać tutaj na liście, o, dokładnie na tej liście, które repozytoria są moje, takie przeze mnie stworzone, a które są skopiowane, czyli które są kopią gdzieś tam z jakichś innych repozytoriów. To jest piękne, bo to jest generalnie to samo, co jest w Scratchu, jak się robi
To się nazywa remix. O, dokładnie. To jest właściwie to samo i na tym polega piękno otwartego kodu open source i tak dalej, że wszyscy mogą korzystać z tego. Więc ja sobie teraz daję sobie klon, znajduję sobie to repozytorium, które mnie interesuje. Teraz zaznaczam, tu nam się pokazuje klon C++ Materials. Klikam sobie klonuj. Pokazuje mi się jeszcze tutaj okienko do wyboru, gdzie on mi ma skopiować, gdzie ma utworzyć to repozytorium. Ja oczywiście zaznaczam tutaj GitHub, daję OK. No i te wszystkie pliki, które są na GitHubie, które są jakby też na moim koncie oczywiście, zgrywają mi się tutaj do mojego folderu z repozytoriami. Proszę bardzo. Materials. Mam tutaj wszystko. I teraz, co jest fajne, ciekawe i ważne, to się nam pokazało, że tutaj pokazują nam się dwie gałęzie. Mamy mistrzowie kodowania master, czyli to, jak ten projekt wyglądał, a tutaj mamy zrobionego forka, czyli mamy zrobioną kopię. I to jest master na moim, na mojej, jakby na moim koncie. Co jest ciekawego w ogóle w tym momencie, to jest to, że on bardzo dużo rzeczy automatyzuje, bardzo dużo rzeczy robi tak, powiedzmy, z obejściem takim różnych zagwozdek. I tutaj na przykład można sobie automatycznie zasysać kopię najnowszą, jeżeli by były tutaj jakieś zmiany na tej oryginalnej wersji. Jeżeli chcemy mieć naszą wersję zgodną z tą oryginalną, to możemy sobie tutaj robić taki update, czyli zaciąga nam zmiany jakby z tej kopii, z której sobie to oryginalnie pobraliśmy. Ale dobra, ja proponuję, żebyśmy pracowali na jednym repozytorium, które jest nieskomplikowane, czyli na zagadkach. Będziemy sobie pracować teraz na zagadkach. I teraz pokażę, jak to zrobić, że jeżeli sobie zrobimy sobie jakieś zmiany na naszej, na jakby nasze lokalnie zmiany, to żeby wysłać je gdzieś tam dalej. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz przy tej okazji. Zamiast robić kopii, bo generalnie jest tak, że kopia to jest jakby coś bardziej osobnego niż gałąź. Znaczy z gałęzi, bo gałąź jest jakby w ramach jednego repozytorium, natomiast utworzenie tego forka to jest jakby utworzenie osobnego repozytorium. Już. I to jakby, ja powiem szczerze, że nigdy nie pracowałam tak, żeby z forka jakiegoś coś przełączać do tej oryginalnej wersji i tak dalej. Pracowałam na gałęziach. I żeby to zrobić tak, że jakby mamy jedno repozytorium zdalne i pracujemy na jednym repozytorium, tworząc sobie tylko gałęzie, to tutaj jakby właściciel repozytorium, czyli ktoś, kto ma uprawnienia na GitHubie, żeby nim zarządzać, musi sobie wejść w settings. Tu są coś takiego jak collaborators. Ach, co mi się tutaj stało? Uwaga, uwaga, bo będzie hasło. Mam nadzieję, że nic nie widać. Dobra, jest collaborators i tutaj dodaje się jakby osoby, z którymi się chce tworzyć dany projekt, jakby w ramach jednej kopii. Nie wiem, może kogoś testowo, może Adasia, chyba Adasia. Nie ma z nami. O, jest Adam. Ale tutaj jest. Mogę go dodać. O, i teraz on. I co jest ważne? To, że jeżeli ja tutaj teraz dodałam mojego znajomego, kogoś, z kim chciałabym współtworzyć jakby to repozytorium, to po pierwsze, jemu przyjdzie mail, że coś takiego zrobiłam, że go zapraszam do współpracy, a po drugie. Jemu tutaj, jak sobie da plus i klon, to też mu się pokaże to repozytorium. Czyli nie musimy robić forka.
możemy po prostu poprosić, żeby ktoś nas dodał do danego repozytorium i wtedy możemy sobie je też sklonować i na nim pracować. Dobra, będziemy pracować, tak jak powiedziałam, na zagadkach. Okej, dobra, może zróbmy sobie chwilę przerwy i zapytam, czy do tej pory, bo wiem, że to jest trochę zagmatwane, ale czy do tej pory, czy macie jakieś pytania, czy coś jest tak absolutnie dalej niejasne, że w ogóle poszliście już spać? Czy jest okej? Dajcie znać, czekam. Gdzieś mi się ten czat powinien pokazać. Nie mam. Wszyscy już poszli spać chyba. Albo w ogóle coś się stało. Ustawienia. Nikt nic nie pisze. Nie wiem, co się dzieje. O, jest. Jest tutaj czat, ale nikt nic nie pisze. Dajcie znać, czy to, co do pory, to jest w jakiś sposób dla Was zrozumiałe. Halo? Halo, halo? Do odzewu. Jeszcze chwila. Nie widzę. No dobrze, okej, ktoś. Aha, czat był niewidoczny. Właśnie, dobra, okej, to teraz jasne. Jasne, nie było widać czatu. Dobra, w porządku. Okej, jesteśmy, czat był zasłonięty, zrozumiałe. Dobra, okej. Jasne, racja. Myślę, że tutaj po prostu czat był niewidoczny, żeby ekran był dosyć bardziej widoczny, ale może faktycznie zostawimy to w taki sposób, żeby trochę chociaż czat był zostawiony. O, w ten sposób. Dobra. I okej, no w takim razie jedziemy dalej, bo trochę nam już to trwa. Mamy sobie stworzone repozytorium, zagadki, mamy zrobiony initial commit, mamy wysłane repozytorium do GitHuba, czyli mamy je i lokalnie, i zdalnie. No i teraz zaczyna się właściwie cała nasza zabawa. I teraz, tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli chodzi o pracę na repozytoriach, jeżeli piszemy sobie sami, tylko że jak piszemy sobie sami, to nie bardzo jest sens, żeby to wysłać na GitHuba, chyba że chcemy się podzielić. No ale generalnie, tak jak wcześniej wspomniałam, jeżeli chodzi o kulturę projektu, dobrze jest tworzyć gałęzie dla jakby rozwijania poszczególnych feature'ów, czy zmian, czy tego typu rzeczy. I teraz tak, przyznam się szczerze, że kompletnie nie wiem, tak, jak się tworzy brancze, czyli te gałęzie, tutaj w tym menadżerze dla Windowsa, to jeszcze wiem. Natomiast tego, jak tutaj w tym menadżerze przyłączać się na te brancze, to już nie bardzo, bo generalnie chyba jest tak, że po prostu przełączyć się z gałęzi na gałąź, czyli jakby powiedzieć naszemu repozytorium, hej, teraz nie chcę grzebać jakby w tej kopii, czy jakby w tym masterze, teraz sobie robię gałąź, która się będzie nazywała na przykład testowa gałąź, chcę sobie tam podłubać i potem jakby to połączyć dopiero, albo niech mi ktoś najlepiej powie, czy to można łączyć, czy to dobrze wygląda, to generalnie tutaj tego nie wyklikamy. Albo ja nie wiem jak. Możecie szukać, możecie to obczajać. Wdzięczna za taką podpowiedź i to by było super. Natomiast
Najłatwiejszym sposobem jest po prostu nauczyć się kilku poleceń, które będziemy wpisywać w tej wersji takiej, powiedzmy, terminalowej Gita i GitHuba. Bo też trzeba powiedzieć, że no, ten menedżer to jest jakby swoją drogą, natomiast jakby normalne używanie GitHuba czy Gita, o może w ten sposób, odbywa się właśnie za pomocą terminala, za pomocą wpisywanych różnych poleceń, które nie są też trudne. Ja generalnie nie używam w ogóle tego menadżera i tylko korzystam z GitHuba tej wersji właśnie takiej terminalowej. No i przyznam, że tak też nie jest to bardzo, bardzo trudne. Zresztą zaraz też pokażę taki piękny, cudowny, absolutnie przewodnik po tym, jak zacząć z tym działać i jak się nie zgubić. Dobra, ale tak. Co robimy? Tak jak powiedziałam, to sobie możemy zamknąć, żeby się przełączyć na jakąś gałąź, żeby utworzyć nową gałąź, potrzebujemy sobie coś, co mamy tutaj, czyli Git Shell. Git Shell jest taki fioletowy okienko ze znaczkami. Odpalamy sobie to. Tu wywalił mi jakiś taki paskudny, absolutnie błąd, ale spróbuję go wyczyścić. Jeżeli by się nam też wywalał, to wystarczy tutaj wpisać clear i będzie OK. Nie wiem, czy coś widzicie w ogóle na tym. Mam nadzieję, że tak. Ja będę zresztą zaraz mówić, co tutaj trzeba wpisywać. I co tutaj jest? Tutaj oczywiście jest ścieżka. Ścieżka, która nam się pokazuje po otwarciu tego okienka, tego Git Shella, to jest ścieżka do tego folderu GitHub. I teraz, żeby pracować jakby na tym naszym konkretnym projekcie, to musimy sobie wpisać tutaj, jakby przejść do niego. Czyli wpisujemy sobie CD zagadki. O, i widać, że ścieżka nam się zmieniła. Mamy tutaj GitHub, zagadki i jesteśmy jakby w środku, wewnątrz tego repozytorium. Teraz możemy tutaj nim sterować właśnie z tej konsoli. OK. I teraz, żeby stworzyć gałąź nową, jednocześnie się na nią przełączyć, to piszemy, i zaraz się okaże, czy ja to wszystko dobrze pamiętam, bo zazwyczaj korzystam ze ściągawek, to piszemy sobie git checkout kreska b. I tutaj piszemy sobie nazwę tej naszej nowej gałęzi, czyli na przykład może test branch, o, żeby już tak było w miarę poprawnie. Czyli mamy tak, git, checkout, myślnik b, test branch. Klikamy sobie enter, o, i udało się. Nie wiem, co wy widzicie, natomiast mi tutaj napisało switch to a new branch, test branch. Czyli przełączyliśmy się tak jakby na nową gałąź, którą sobie stworzyliśmy, która nazywa się Test Branch. Co jest tutaj w tym poleceniu? Ja je pokażę w takiej może bardziej widocznej wersji. O, zaraz powiem, co to jest w ogóle. Zaraz powiem, co to jest. O, to polecenie wygląda tak. Git, czyli polecenie jakby, że pracujemy na repozytorium, korzystamy z Gita. Checkout, czyli tworzenie jakby, czy przełączanie, o, nie, nie tworzenie, przełączanie się na inną gałąź. Tu jest B, czyli utworzenie gałęzi i tu jest nazwa gałęzi, którą sobie chcemy utworzyć. W ten sposób to wygląda. Wracamy sobie z powrotem do naszego czarnego, cudownego okienka. I teraz tak, jak sprawdzić w ogóle, bo jak mamy dwie gałęzie, to powiedzmy, że jeszcze tak trudniej zgubić, ale też można się zgubić. Więc żeby w ogóle sprawdzić na przykład, na jakiej jesteśmy gałęzi i jakie gałęzie mamy dostępne, to możemy sobie wpisać polecenie git branch. Klikamy enter i
Pokazało nam się tutaj, wypiszą nam się, wypisze nam się lista tych naszych gałęzi. I tutaj ja mam akurat master i to ona zawsze jest. A tutaj mamy test branch, ona jest tylu zaznaczona i jest przy niej taka zdeczka, czyli ona jest zaznaczona, że jakby na niej teraz jesteśmy. Spróbujmy sobie testowo zrobić coś takiego, jakby przełączyć się na gałąź master. Czyli wpisujemy sobie git, checkout, czyli przełączanie się. Checkout, chyba to dobrze zapisałam. Checkout i teraz już bez B, bo B to jest tworzenie. Master. Przełączamy się na gałąź master. OK, napisało switch to branch master, your branch is up to date with origin master, czyli to jest wszystko w porządku. Sprawdźmy sobie, na której jesteśmy gałęzi, czyli wpisujemy sobie git branch. O, i faktycznie pokazało nam się teraz, że jesteśmy na gałęzi master, bo jest na zielono, jest tutaj gwiazdeczka i test branch jest wypisana jako ta inna gałąź. No to dawaj, przełączamy się z powrotem na git checkout test branch. Dobra. I jesteśmy z powrotem przełączeni na tej gałęzi testowej. Co jest ważne i ciekawe, to jeżeli sobie wejdziemy teraz do tego naszego fioletowego kota pięknego, to proszę zobaczcie, że tutaj zrobiło nam się takie coś. O. Zrobiło nam się takie coś, co pokazuje, że utworzyliśmy nową gałąź. Zresztą tutaj też widać. Tu jest master i to jest ten nasz projekt, który do tej pory istniał, a tu jest test branch, który dopiero co utworzyliśmy. To nam się jakby autentycznie tutaj dodało. I teraz mamy pewność, że jesteśmy w tym test branch, czyli jest tej naszej utworzonej do testów gałęzi. Możemy sobie tworzyć teraz tutaj w otwieram nasz tekst zagadki i na przykład mamy pierwszą zagadkę bez nóg, bez rąk, bez głowy, a gdy się obróci, wszędzie dmucha. Chcemy sobie napisać okładkę i proszę bardzo, czekam na odpowiedź na tę zagadkę. Tam jeszcze raz. Bez nóg, bez rąk, bez głowy i brzucha, a gdy się obróci, wszędzie dmucha. Prosta zagadka chciałam powiedzieć. Ktoś zna odpowiedź? No, serio? Teraz myślę, że widać czat chyba. Tak? Wiatr. Dzięki, Jowita, brawo, pewnie. Więc piszemy sobie. Powiedzmy, że to jest analogia do programu komputerowego i specjalnie Gita nigdy nie omawia na programach, bo na takich, że zdecydowanie lepiej to widać. I to jest analogia do tego, że na przykład mamy jakiś program i rozkminiliśmy jakiś problem i teraz go tutaj jakby rozwiązujemy, czyli odpowiedź na zagadkę to wiatr. Zmieniliśmy sobie coś w naszym kodzie, coś w naszym tekście, więc bardzo ważna rzecz, trywialna, ale ważna. Zapisujemy to, czyli Ctrl S albo plik zapisz. Zamykamy. I teraz uwaga, uwaga. Odpalamy naszego fioletowego kota i widzimy, że tutaj w changes znowu pokazała nam się niebieska kropka, a jak najedziemy na to changes, to widzimy one uncommitted change, czyli jedna niedodana do repozytorium zmiana. Tak dokładnie można powiedzieć. Więc klikamy sobie znowu na to change i widzimy, że to, że tutaj nam się pokazuje jakby ile linijek dodajemy, ile odejmujemy. Na zielono są te, które dodajemy, na czerwono są te, które odejmujemy, więc widzimy, że tutaj mamy three additions, bo ja zrobiłam jakby trzy entery. I teraz to samo, co robiliśmy w naszym testowym repozytorium, jak je zaczynaliśmy, czyli coś, co absolutnie jest nam potrzebne,
to jest po prostu commit. Musimy dodać tę zmianę do naszego repozytorium. Tutaj sobie piszemy, mam znowu na u dołu pokazuje nam się okienko, piszemy sobie i piszemy, że to jest na przykład answer one, coś takiego. I dajemy sobie commit to test branch. Proszę. Commit to test branch. Mamy zrobioną. Bo jak teraz sobie popatrzymy na historię, to widać to, że to nam się tutaj zmieniło. Mamy tę odpowiedź tutaj zawartą. Teraz musimy sobie powiedzieć, żeby to zostało jakby wysłane na repozytorium zdalne. I zrobimy sobie tak, bo można to zrobić na dwa sposoby. Jeżeli jesteśmy w swoim własnym repozytorium i sami sobie tam rządzimy i w ogóle wiemy, że to jest OK, to możemy sobie tutaj zrobić publish i nam się to opublikuje i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy sobie też zrobić coś takiego i tak się zazwyczaj robi z repozytoriami, na których pracuje kilka osób. Możemy wysłać tak zwany pull request, czyli jakby prośbę do właściciela repozytorium, czy do kogoś, kto też opiekuje się danym repozytorium, żeby zajrzał w to, co napisaliśmy i sprawdził, czy to jest OK i dołączył do repozytorium i na przykład scalił te dwie gałęzie, tak jak było pokazane na prezentacji, że ten feature jest OK, czy ta poprawka, ta odpowiedź, to rozwiązanie problemu jest OK, więc możemy to potem dołączyć do tej głównej gałęzi. Więc robimy sobie tutaj pull request, OK, i uwaga, to jest ważne, jak to wygląda, więc ja chciałabym, żeby to teraz dokładnie omówić, bo na to trzeba zwracać uwagę. I proszę zobaczyć, że tutaj pokazało nam się w tym szarym okienku, pokazało się, na tym szarym okienku pokazało nam się, co my chcemy zrobić. Tutaj mamy ten answer one, mamy to jakby zakomitowane, mamy to dodane do repozytorium, a to, co chcemy zrobić teraz, to jest to. To jest właśnie to, że my teraz chcemy do tego mastera jakby to wrzucić, czyli żeby ktoś powiedział, to jest OK, to jest dobra odpowiedź, klepniemy i to jest już w naszym projekcie. I to jest też napisane tutaj, że to jest pull request, czyli jakby prośba ciągnięcia zmian z test branch, czyli z tej naszej testowej gałęzi, from test into master, czyli z naszej testowej gałęzi do mastera. Możemy tutaj zmienić te gałęzie, ale tutaj nie ich za wiele, więc sobie nie zmienimy, więc do mastera i tutaj mamy jakby opis tego pull requesta. Request może się nazywać tak samo commit i tutaj możemy sobie go zapisać, a tutaj robimy coś takiego jak send pull request. I tutaj jest jeszcze podpowiedź, że your local commit will be sent to GitHub, czyli że wtedy jakby lokalne wszystkie komity też zostaną zsynchronizowane z tym zdalnym repozytorium. Tu jest jeszcze taka ciekawa informacja, że this pull request can be automatically merged, czyli ta prośba o dołączenie zmian może być automatycznie zmerdżowana, czyli jakby dołączona do tego mastera, dlatego że to jest moje repozytorium. Ja sobie tam mogę po prostu, jakby nie ma innych opiekunów, ja mam pełne uprawnienia, czyli nie muszę jakby prosić nikogo, żeby mi to sprawdzał, ale ja nie chcę tak zrobić. Ja to chcę, żeby chcę to pokazać, żeby to był pull request. Więc robię tak, send pull request. Wysyła nam się wysyła. Mam nadzieję, że z internetem wszystko w porządku, bo jak tak się wysyła. O, jest. Pull request created. Celebrate. W ogóle cudowny. Po prostu ten menadżer no, daje pole tutaj do popisu.
I teraz mamy coś takiego jak View it on GitHub. Ja tego nie kliknę, bo to mnie przeniosło na jakąś inną przeglądarkę, ale zobaczę to w tym, co mam już otwarte. Wchodzę sobie do GitHuba, wchodzę sobie na moje repozytoria, mam tutaj zagadki i uwaga, uwaga, co tu się stało? Mam tutaj pull request i jedyneczka mi się pokazuje. Dobra, tak sprawdzam, ok. Więc wchodzę sobie tutaj w tę zakładkę pull request i mam tutaj ten mój pull request, czyli answer one. Wchodzę sobie w to, patrzę, co jakby to tutaj zawiera, gdzie tutaj mamy. O, files, to jest ważne. To jest generalnie coś, co nazywa się code review, czyli jakby nie tylko jakby patrzę na to, jaki tu jest opis. Tutaj można też rozmawiać na temat tych pull requestów. Czyli tutaj na przykład ktoś wysyła pull requesta, a ja tutaj zamiast zmerdżować, czyli przyjąć, to mówię, no niby to jest ok, ale ta odpowiedź nie do końca jest dobra. Tam ten kawałek kodu, to nie do końca mogę go przyjąć, zmienię jeszcze to i to. Tutaj właśnie jest files change i miejsce, w którym osoba, która jakby merdżuje, czyli akceptuje ten pull request, może sobie sprawdzić, czy to jest poprawne. Tu jest na zielono podkreślone, co się zmieniło. Bez nóg, bez rąk, bez głowy i brzucha, a gdy się obróci, wszędzie dmucha. Wiatr jest ok, jest ok. Więc przechodzę sobie z powrotem na conversation i mogę zrobić, jakby zmerdżować ten pull request. To, co robię teraz, jest totalnie głupie, dlatego że nie merdżuję się swoich własnych pull requestów, ale to jest tylko po to, żeby pokazać, jakby, wiecie, funkcjonalność. Natomiast no, nikt sam sobie nie merdżuje pull requestów, muszę to w ogóle potem wszystko poczyścić, bo jak ktoś z moich znajomych to zobaczy, to będę miała przerąbane, ale okej. Okay. Więc merdżujemy to. Tu jest jeszcze confirm merge. O, i proszę bardzo. Pull request successfully merge and close. Czyli jakby ta prośba o dołączenie tych zmian została zaakceptowana, zmiany zostały połączone i jakby zostało to wszystko jakby zamknięte, cała ta prośba. Co można teraz zrobić? To tutaj już z poziomu GitHuba można jakby tę gałąź usunąć, jeżeli ona już nam na przykład nie jest potrzebna, bo nazwaliśmy sobie ją tak, że ona służyła tylko i wyłącznie do dodania jakiegoś tam właśnie, jakiejś funkcjonalności, funkcji itd., itd. Nie będziemy jej jeszcze tutaj jednak usuwać, można ją usunąć tu, albo można ją usunąć też tutaj w tym naszym pięknym, cudownym, czarnym okienku. Ale teraz włączmy sobie naszego fioletowego kota. Włączmy sobie teraz naszego fioletowego kota i zróbmy teraz, może przełączmy się tutaj na mastera i zróbmy sobie synchronizację. Ok. Tutaj mamy synchronizację i tutaj widzimy, że w historii pokazało nam się tutaj merge pull request from current test branch i widzimy tutaj, że faktycznie już ten kawałek mamy dołączony w kodzie. Generalnie jakby jeżeli mamy też projekt, którym jakby no, pracujemy nad nim wspólnie i chcemy pobierać sobie aktualne wersje, czyli na przykład, nie wiem, widzimy na GitHubie, że ktoś inny dodał właśnie jakieś odpowiedzi, czy po prostu poprawił coś w kodzie, dopisał coś do projektu itd., itd., to tutaj za pomocą tego menadżera sprawa jest absolutnie prosta, dlatego że za każdym razem, kiedy chcemy sobie zaciągnąć jakieś zmiany do naszego lokalnego repozytorium, dajemy po prostu synchronizację. I synchronizacja załatwia nam wszystko, dlatego że jakby zaciąg z serwera wszystkie zmiany.
Dobra, możemy sobie w takim razie teraz tutaj też dla porządku przełączyć się na master git checkout master. Przełączamy się na already on. Already on master. Coś mi się tu nie podoba, ale okej, powiedzmy, że w porządku. No i teraz możemy usunąć naszą gałąź branch, czyli git branch d jak delete i mamy test branch, deleted branch, test branch i tak dalej. No i proszę zobaczcie, że ona się automatycznie stąd jakby też usunęła. To jest tak fajnie połączone, że tutaj też już jej nie mamy. Gałąź, że tak powiem, spełniła swoją funkcję i do widzenia. Tak to można nazwać. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Właściwie, jeżeli chodzi o takie podstawowe, absolutnie funkcje GitHuba i Gita i tego menadżera, to by było wszystko. Natomiast ja wiem, że to nie wyczerpuje całości zagadnienia, bo oczywiście zapewne jak się zacznie na tym pracować, to się potem pojawiają konflikty i trzeba je jakoś rozwiązywać. Generalnie często na rozwiązanie konfliktu po prostu trzeba to zsynchronizować albo skomitować, a potem usunąć to, co się skomitowało. I generalnie no, powiedzmy sobie, że nie ma się co bać też z tym kombinować, dlatego że no nie wiem jak wy, bo nie znam was, natomiast przypuszczam, że żadne z was jeszcze nie pracuje nad jakimś super, hiper poważnym, dochodowym projektem, w którym jesteście odpowiedzialni w ogóle za jakieś kawałki duże kodu, więc naprawdę nie ma się co bać. To trzeba wejść w tego GitHuba, w tego Gita, pobawić się, pokopiować, pokomitować, po pull requestować i tak dalej, potworzyć sobie gałęzie no w ogóle wiecie wszystko, o czym tutaj teraz mówiłam. I naprawdę jak się z kimś umówi, to jest jeszcze też fajne, żeby się umówić kilka osób i pracować sobie faktycznie na jednym repozytorium i patrzeć, jak te zmiany gdzieś tam się ujawniają i zaciągają. Aha, bo ja jeszcze też nie pokazałam, jak to fajnie wygląda teraz w tych zagadkach. Jak sobie wejdziemy na te nasze zagadki główne i ja sobie otwieram teraz zagadki. O, proszę bardzo. To mam ładnie zaciągniętą na serwer tę zmianę, którą lokalnie zrobiłam i to z innej gałęzi i w taki sposób bardzo mocno kontrolowane, że jakby cały czas wiedziałam, gdzie ta moja zmiana się znajduje i jakby co muszę po kolei robić, żeby ją wprowadzić właśnie do danego repozytorium. To jest straszne, powiem wam coś w ogóle w sekrecie, że ja cały czas macham rękami i tak właśnie zorientowałam, że nie widzę. Dobra. To, co jeszcze wam chciałam pokazać bardzo, bardzo mocno, bo może sobie przejdę, ja skończę z tym ekranem i sobie przejdziemy do tego. Czy to nagranie znajdzie się na GitHubie? Aha, tak, już okej. Krzysztof odpisał, że tak. Tak się. Nad czym ja ubolewam, ale okej. Wracamy do naszej prezentacji. Włączam tutaj z powrotem czat. Tutaj postaram się tak zmniejszyć to okno, żeby też jakoś wrócić do naszego takiego normalnego trybu. Dobra, bo chciałam jeszcze wam na czacie, na zakończenie tego naszego spotkania, wkleić kilka rzeczy. Po pierwsze chciałam wam wkleić coś, co. Pokażę na tym jeszcze, żeby jeszcze sobie trochę pomachać rękami. Okay. Chciałam wam włączyć, chciałam wam wkleić
coś, co absolutnie kocham i naprawdę z czego polecam skorzystać. To jest przewodnik po GitHubie. To jest przewodnik po Gicie, właściwie nawet nie po GitHubie, tylko po Gicie, który pokazuje bardzo, bardzo prosty, krótki, szybki, przystępny sposób, jak posługiwać się w tym terminalu, tymi, jak to się nazywa, poleceniami, dokładnie, jak się posługiwać tymi wszystkimi poleceniami. Może jeszcze na sekundę to pokażę. Teraz powinien być widoczny ekran, tak? I tutaj, jest widoczny. I tutaj jest tak, poprzez instalację, co już macie załatwione, bo jak instalujecie sobie tego menadżera Windowsowego, to od razu jakby z nim się instaluje Git i klucz publiczny i tak dalej, więc nie musicie się tym przejmować. Ja polecam, jakby, jeżeli korzystacie z Linuxa, to korzystajcie też z Gita, bo tam to jest absolutnie piękne, dlatego że jakby to jest wszystko by razem stworzone do tego, żeby współpracować. O, ja mam przynajmniej takie wrażenie, więc to jest fajne. Tutaj jest wszystko opisane jakby bardzo, bardzo po kolei, jak korzystać z Gita właśnie w konsoli, w terminalu. I też jakby ten terminal, który Wam się zainstaluje razem z fioletowym kotem, też to wszystko można za jego pomocą robić. Jeszcze pytanie Jowity było, bo Jowicz pytała o to, jakby projekt dodać do repozytorium, czyli jak z projektu zrobić z repozytorium. No właśnie, tak jak pokazywałam, czyli za pomocą tego, czyli za pomocą tego klienta można sobie po prostu create repository, potem do tego stworzonego repozytorium przeklejać pliki. Albo można sobie zrobić, tylko ja bym się bała, że będę to miała rozwalone tak strasznie wszędzie. Ale można to trzymać w jednym miejscu. Można sobie po prostu jakby wejść, tak jak pokazywałam, czyli tą ścieżką. O, tak, pokazało się. Czyli tą ścieżką można sobie wejść do danego katalogu i po prostu wykonać polecenie git init, czyli zainicjalizować, stworzyć w danym katalogu repozytorium. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że tam jest tak, że po prostu jest katalog i na tym katalogu jakby razem jest stworzone repozytorium. Tu jest pobieranie, czyli klonowanie, jak się klonuje repozytorium. To jest ważne. Aha, że to path to repository to jest w zasadniczej części przypadków, jak sobie wyjdziemy na główną stronę repozytorium, to jest to. To tutaj mam HTTPS i tutaj mam SSH i tu chodzi o to SSH, żeby sobie tutaj się kopiuje, kopiuje clipboard i z tego można korzystać. Tutaj jest pokazany ten przepływ pracy, ten właśnie, o którym też mówiłam. Tutaj jest pokazane to dodawanie i komitowanie, o którym też mówiłam, wysyłanie zmian. Właściwie w tym naszym fioletowym kocie, czyli w menadżerze, push i pull, czyli wysyłanie zmian, zaciąganie i ten rebat origin, bla, 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 tutaj jakby to wszystko jest załatwione tylko i wyłącznie przez ten klawisz. Synchronizacja. Więc to też jest jakieś tam. Tu jest ten branching, czyli tu jest złożenie tych gałęzi, przełącznie się, to o czym mówiłam też wszystko. Aktualizacja, lanie. Właściwie to w menadżerze odpada ta też jest synchronizacja, o której mówiłam. Jest tagowanie, tu się też to wszystko automatycznie robi. Tu jest wycofywanie zmian, co może być czasami
czasami przydatne, to też wskazówki, linki, zasoby. Generalnie naprawdę kocham tę stronę, bo też często używam jej po prostu jako ściągawki, jak zapomnę sobie jakiegoś polecenia. Ale tak naprawdę Gita nauczyłam się, jak pracowałam nad konkretnym repozytorium z jeszcze jedną osobą, która po prostu pokazywała mi krok po kroku, co robić. I to było bardzo, bardzo fajne. Drugi link, który chciałam Wam wkleić, to jest taka fajna prezentacja ze spotkania Code Carrot o Gicie. Barbary Litwińskiej. I tutaj też są polecenia, trochę o tym, czym jest Git. Trochę ta prezentacja też może jest bez sensu, jak się słyszy osoby, która o niej opowiada, ale takie ogólne informacje też gdzieś tam zawiera. Więc dobra. Czy ja to wkleiłam? Nie, oczywiście, że tego nie wkleiłam. Przełączam się już na jakiś taki tryb prezentacyjny. To sobie ściągnę. Dobra. Wysyłam wam link do jeszcze tej drugiej prezentacji. I cóż. No i tyle chyba. Wydaje mi się, że to na teraz jest wszystko, co w jednym pakiecie można przekazać. Aha, i zadanie domowe. Dla osób oczywiście chętnych. Osoby chętne mogą teraz, myślę, na czacie napisać swoje niki githubowe, czyli na GitHubie, i ja dodam je do tego repozytorium, które pokazywałam. Aha, bo już nie współdzielę ekranu. Ja dodam je do tego repozytorium z zagadkami. I osoby, które będą chętne, będą mogły się pobawić właśnie z odpowiadaniem na te zagadki i tworzeniem pull requestów, żebym ja jakby jako opiekun tego repozytorium mogła później jakby zaakceptować, zmerdżować. Czyli tak, osoby, które są chętne, wypisują teraz na czacie swoje niki do GitHuba. Tak, swoje niki na GitHubie. Później mogą sobie to repozytorium sklonować do siebie, tak jak pokazywałam. Utworzyć sobie swoją własną gałąź do danej odpowiedzi i odpowiedzieć na nią, wysłać pull request i poczekać, aż go zmerdżuje. O, dobra, to może też ja od razu powiem. Jakoś tak, gdzieś, albo nie, dobra. Bo może się tak zdarzyć, że też będziecie wysyłać pull request do tej samej zagadki i to potem może nam trochę zaburzyć tą sprawę. Ale dobra, to może zróbmy tak, że po kolei, ja sobie otworzę ten plik. Dajcie mi sekundę. Oczywiście już mnie nie widać, tak kamery. Czyli tak, możecie sobie zanotować, że Rafał może wziąć zagadkę numer 2, złapanie mieszka w bani. Ewita weźmie zagadkę numer 3, stoi panna w murze w czerwonym kapturze. Dorbi weźmie zagadkę numer 4. Czterech braciszków się gonią, a nigdy się nie dogonią. I Anna weźmie zagadkę numer 5. Między żerdziami nad kołkiem kołek, kto szedł, to wyszedł aż na wierzchołek. O, tak się umówmy, a jeżeli chcecie się dalej pobawić, to możecie już z resztą zagadek jakby robić, jak chcecie, tworzyć branche na tym repozytorium, ćwiczyć. Możemy go potraktować jako takie po prostu bardzo, bardzo robocze repozytorium do ćwiczenia.
Okej. Jeszcze piszę, jeszcze Kasia. Kasia weźmie zagadkę numer 6. Wszystkie dziury w dachu poszyli, tylko jedną zostawili. Okej, jeżeli ktoś będzie czy jakby dalej chciał to pobawić, to może wysłać swój hub'a na maila z wykodowania kontakt. Chyba można. Chyba Krzysztof. Ja was dodam do repozytorium i też będziecie mogli sobie na nim poćwiczyć. Okej. Czy jakieś pytania jeszcze? Czy macie jeszcze pytania? Czy coś jest jeszcze dalej kompletnie na przykład niejasne? Wiem, że się tak nie da zapamiętać, ale mam nadzieję, że przynajmniej coś tak. Okej, czekam chwilkę. Patruję się w czat. Okej. Za dużo jak na pierwszy raz. Okej. To będzie nie, więc filmik. Tak, myślę, że tak. O, fajnie. Super. Dzięki. Będzie filmik, tak. Będzie filmik, może nawet. Nie wiem, nie obiecuję, że to się uda, ale może będzie się udało jakby pociąć na jakieś takie mniejsze kawałki. Diablo 3 to jest w ogóle nie moja sprawa, to po prostu nie jestem taka aż taka fajna, to nie jest mój komputer. To jest komputer mojego cudownego małżonka. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że mogłam się tutaj siedzieć przez 1,5 godziny, słuchać cierpliwie, jak ględzi w hubie. Mam nadzieję, że faktycznie coś wam to rozjaśniło. Mam nadzieję, że ten filmik jakby do pooglądania będzie dalej i też będziecie z niego korzystać. Ja naprawdę trzymam kciuki za wasze korzystanie z Gita, bo ja się tego strasznie bałam, naprawdę, tak strasznie, strasznie, a zaczęłam z tego korzystać i jakoś tam idzie. No, są czasami tam konflikty, coś tam mi nie wychodzi, coś poknocę, ale generalnie trzeba korzystać, nie bać się. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie ma się co bać, naprawdę. Nie ma się co bać, słuchajcie, na tym repozytorium, do którego was dodam, możecie szaleć, możecie zmieniać, wysyłać, nic tam nie zepsujecie, tam nie ma nic do zepsucia. Więc wielkie dzięki jeszcze raz i cześć. Do następnego razu.